Na tym filmie ze statystyki matematycznej pokażę Wam test Grabsa na występowanie ewentualne wartości odstających. Kiedy mamy wylosowaną próbę i podanych przykładowo mamy 20 obserwacji, chcielibyśmy, żeby te wszystkie wartości, te obserwacje były do siebie podobne, czyli żeby nie występowały wartości odstające. Najlepiej po prostu wykonać konkretnie test statystyczny, który pozwoli nam z dużą pewnością potwierdzić lub zanegować nasze przypuszczenie. W tym teście Grabsa mamy dwie hipotezy. Hipoteza zerowa mówi o tym, że wszystkie jednostki należące do próby pochodzą z ustalonej populacji generalnej, czyli mówiąc prościej, nie ma wartości odstających. W hipotezie alternatywnej możemy stwierdzić, że przypuszczamy, że przynajmniej jedna jednostka została wylosowana z innej populacji generalnej, czyli inaczej mówiąc, jedna wartość odstaje od pozostałych i należałoby ją wyeliminować. Żeby się dowiedzieć, czy hipoteza zerowa, a może jednak alternatywna jest lepsza, obliczamy dwie statystyki testu: wartość GN i wartość G1. Każda z tych wartości, czy pierwsza, czy tutaj dotycząca ostatniej wartości, czy pierwszej wartości, za każdym razem jest to różnica standaryzowana do średniej. Można generalnie po prostu powiedzieć, że wartość bezwzględna, bo już nieważne, co minus co odejmiemy, i podzielone przez odchylenie standardowe, czyli jakby różnica standaryzowana, czyli taka już dla nas unormowana. I jak widzimy, musimy mieć średnią arytmetyczną z próby i odchylenie standardowe z próby. Liczymy na podstawie naszych danych średnią arytmetyczną i odchylenie standardowe. Średnia arytmetyczna, zacznijmy może od tego, że jeszcze te wartości dobrze jest uporządkować rosnąca, żeby ewidentnie zawsze było wiadomo, która wartość jest tutaj tą pierwszą, najniższą, a która jest tą wartością ostatnią, najwyższą. I te wartości należy sumować i na końcu podzielić przez to, ile mamy tych wartości, żeby otrzymać średnią arytmetyczną. Tu są te wartości rozpisane. Drugim elementem, który potrzebujemy do tego testu, jest odchylenie standardowe z próby. A więc od każdej wartości, jak tu mamy zapisanych ich 20, musimy odjąć średnią arytmetyczną równą 9,797. I tutaj te różnice od średniej są wypisane, a potem zgodnie ze wzorem na wariancję te różnice trzeba podnieść do kwadratu. A więc każdą z tych wartości, którą tu mamy, podnosimy do kwadratu, a na końcu sumujemy. Po sumowaniu musimy ten wynik tej sumy podzielić przez 20 obserwacji. Wtedy otrzymamy wynik wariancji, który będzie równy 7,115 w tym przypadku. Tylko że my do statystyk tego testu Grabsa potrzebujemy nie wariancji, a odchylenie standardowe. Czyli faktycznie będzie to pierwiastek z tego wyniku wariancji i pierwiastek z wariancji wynosi 2,667 i ten wynik będzie już elementem tutaj do obliczenia tych dwóch statystyk. Jak widzimy, nasz współczynnik zmienności, czyli wartość odchylenia standardowego do średniej, nie jest jeszcze tak duży, mieści się do 30%, czyli powiemy, że ta nasza zbiorowość, ta wielkość próby wykazuje jeszcze niewielkie zróżnicowanie, bo się mieści do 30%. Teraz musimy zbadać, czy ostatnia wartość i pierwsza wartość mieści się w jakichś ustalonych przez nas granicach. Liczymy po prostu zestandaryzowaną różnicę, czyli po prostu ostatnia wartość minus średnia i podzielone przez odchylenie standardowe. Ten wynik będzie wynosił 1,647 i tak samo możemy zbadać równolegle, czy może jednak ta pierwsza wartość będzie wartością odstającą i dla niej liczymy statystykę testu G1, gdzie zgodnie z tym wzorem od średniej odejmiemy pierwszą wartość, a wynik tej różnicy podzielimy przez 2,667 jako wynik odchylenia standardowego z próby.
Zarówno wartość G1, jak i G2 będziemy porównywać do wartości krytycznej, która pochodzi właśnie z tablic testu GRAPS-a, czyli ja tu mam podpisane wartości krytyczne dla testu GRAPS-a należy znaleźć. I jak można przeczytać z tej krótkiej tabelki, widzimy, że tutaj w wierszach mamy zapisaną kolejną liczebności prób, z jakimi możemy się spotkać, a w kolumnach mamy odpowiedni poziom istotności, który przyjęliśmy w badaniu. I jeżeli u nas liczebność próby wynosi 20 i poziom istotności, który bierzemy sobie w tym teście, przyjmujemy standardowe 0,05, to wartość krytyczna dla tego testu GRAPS-a wynosi 2,56. Jeżeli byśmy mieli na przykład 33 obserwacje, a nie mamy takiej wielkości tutaj próby, takiego wiersza o numerze 33, bierzemy dla wyniku najbliższego spośród tych, które są około 33, a wynikiem bliższym jest wynik 30. Tu jest tylko plus 3 wartości, żeby mieć 30, czy tam minus 3, żeby mieć dokładnie 30. U nas akurat dokładnie dało się określić dla liczby obserwacji równej 20 i poziomu istotności 0,05. Na przecięciu odpowiedniego wiersza i kolumny mamy wartość krytyczną, która nam będzie potrzebna. Ta wartość krytyczna została przeze mnie tutaj umieszczona. Jest prosta zasada. Jak w każdym takim teście, powiedzmy prawostronnym, w większości testów, jeżeli nasza statystyka testu przekroczy krytyczną, to powiemy, że dana obserwacja jest odstająca. A jeżeli jednak statystyka testu byłaby niższa od krytycznej, to powiemy, że nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej, a więc wszystkie jakby obserwacje są, pochodzą z jednakowej populacji generalnej i wszystko jest w porządku, nie ma wartości odstających. Jeżeli u nas byłoby G1 wyższe od krytycznej, to byśmy powiedzieli, że wartość pierwsza jest odstająca. U nas to nie zachodzi, bo zarówno G1, jak i G2 indywidualnie porównane do 2,56 są to wartości niższe, a więc nie ma podstaw w przypadku porównania G1 i GN, nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej przy poziomie istotności 0,05. Czyli powiemy, że wszystkie jednostki należące do próby pochodzą z ustalonej populacji generalnej. Inaczej mówiąc, w naszym zbiorze wyników próby nie ma zaobserwowanych wartości odstających.